Hej, to ja, Gro. Wiecie co? Siedziałem sobie ostatnio i kminiłem na temat eksperymentu 1006. I wiecie co? Wpadłem na pewien pomysł. Wykminiłem kogoś innego, jeżeli chodzi o tożsamość prototypu. W poprzednim materiale, który był poświęcony eksperymentowi 1006, wspomniałem, że prototypem jest Ludwik, czyli właściciel fabryki. Kilka rzeczy zgadzałoby się z tym faktem, ale są pewne aspekty, które gryzą się z tą teorią. Jednym z nich jest na przykład charakter Ludwiga. Jeżeli jesteście zainteresowani, kim mógł zostać Ludwik, moim zdaniem, możecie strzelić łapkę w górę pod filmem, napisać komentarzyk z własną teorią i zostawić subika. Mimo, że nie przekreślam teorii, że prototyp to Ludwik, to chciałbym podzielić się z wami swoją drugą propozycją odnośnie antagonisty z Poppy Playtime. Niektórzy mówią, że to jakiś bohater, którego tożsamości jeszcze nie znamy. Inni sądzą, że to Ludwik, a ja chciałbym zapoznać was z postacią Leighta Piera. Był on szefem innowacji. No i właśnie przybliżmy sobie termin innowacja. Innowacja polega na ulepszaniu istniejącego produktu bądź wprowadzanie nowego produktu. Ale gro, jaki to ma związek z prototypem? Ano właśnie taki, że prototyp stara się, dobrze myślicie, ulepszyć siebie. Robi to przy pomocy części innych zabawek. Porwał na przykład kilka części Mami Longlegs. Skąd wiemy, że się ulepsza? Z ostatnich słów mamuśki. He'll make me part of him. Czyli na polskie uczyni ze mnie część siebie. He'll make me part of him! Wiecie, że pierwsza kaseta, którą znajdujemy po wejściu do fabryki, która ostrzega nas przed zabezpieczeniami, została nagrana właśnie przez pana Piera? Ale chciałbym pochylić się nad kasetą niebieską z chapteru drugiego. Na kasecie tej występuje pewien krzykliwy jegomość, pan Jacksepticeye. Z kasety tej dowiedzieć się możemy, że Leight wiedział o eksperymentach i starał się kryć tajemnicze przedsięwzięcia odbywające się pod ziemią. Ale to nie wszystko. Pod koniec kasety możemy dowiedzieć się, jak Leight traktuje swoich pracowników. Now come on, get out of my sight. Actually, grab me a coffee, will you? Actually, never mind, get out of my sight. Nadużywanie swojego stanowiska to będzie chyba najlepsze określenie dla tego, co tu słyszymy. No dobra, Goro, ale no i co z tego? Okej, patrzcie na to w ten sposób. Mamy Ludwiga, o którym wspomniałem w poprzednim odcinku. W grze możemy dowiedzieć się, że był dobrym człowiekiem, a Leight? Typowy ciołek pochłonięty pracą, nieszanujący swoich współpracowników. Znam takich ludzi z pierwszej ręki. Pracowałem z takimi ludźmi i wiem, że nie cieszą się zbytnio dobrą reputacją, ani tym bardziej szacunkiem wśród innych pracowników. W jego przypadku było podobnie. Z jednego z plakatów dowiedzieć się możemy o zakazie. Ale jakim to zakazie? Ano zabrania się straszyć Leighta Piera. Co nam to mówi o Leighcie? To, że był osobą strachliwą i przede wszystkim to, że robiono sobie z niego jaja. Do takiego stopnia, że musiano wydać oficjalną zasadę, by go nie straszyć. Połączmy teraz ze sobą fakty. Fanatyk pracy, nieszanujący ludzkiego życia, w ciele potwora. Dołóżmy do tego paranoję, strachliwość i mamy idealny obraz bestii. Zdolnej do logicznego myślenia, przepełnionej złością i nienawiścią do pracowników, którzy się nad nim znęcali. No i w sumie to by było na tyle. Chciałem po prostu rozwinąć temat z jednego ze swoich shortsów. Myślę, że będzie to coś, co będę robił od czasu do czasu. A
właśnie, czy wiecie, że mam TikToka? Możecie zajrzeć na takowego i zaobserwować. Link macie w opisie. A nazwę macie tutaj, o, wyświetlę wam. Pum! Tym miłym akcentem skończę ten odcinek. Wiem, że był króciutki, ale mimo wszystko, jeżeli materiał ci się spodobał, to strzel łapkę w górę pod filmem, napisz komentarzyk i zostaw suba, jeżeli jeszcze tego nie robisz, rzecz jasna. Zapraszam również na mojego Discorda, na którym to dowiedzieć się możecie o filmach znacznie wcześniej niż przed opublikowaniem. Możecie także brać udział w głosowaniach, ankietach i tym podobnych. Z góry dziękuję za uwagę i życzę miłego wieczorku. Baja. Cześć.